Dzień dobry. Dzisiaj film o niczym. Film bez tytułu, ale nie bez sensu. Dlaczego film o niczym? Do tej pory 60 parę filmów, każdy miał jakiś określony temat, każdym o coś chodziło. Dzisiaj chciałem po prostu o tak z tobą porozmawiać. Postanowiłem sobie, że zacznę nagrywać, będę do ciebie mówić, będę mówić to, co mi przyjdzie do głowy, to, co uważam za ważne. Obiecałem sobie, że jeżeli nawet nie wyjdzie, jeżeli wyjdzie jakaś bzdura, to i tak ten film umieszczę. Zobacz, posłuchaj, może czegoś się z tego dowiesz, może się pośmiejesz z tego, że mówię bzdury. Zacznę od czego? Ostatnio taki cytat usłyszałem, bardzo fajny cytat z Margaret Thatcher. Tu chodzi o to, żeby nie zwracać uwagi na to, co ludzie mówią, jak się wypadnie. Margaret Thatcher otóż mówi, że jeżeli ktoś chce cię skrytykować, skrytykuje cię niezależnie od tego, co zrobisz. Mówi, że jeżeli nawet będziesz chodzić po wodzie, to taka osoba powie, zobacz, nawet pływać nie umie. Więc nie przejmujmy się aż tak bardzo. Drugi cytat, też wstyd się przyznać, że niedawno dopiero go poznałem. Cytat z Bruce'a Lee. Otóż Bruce Lee to nie był taki sobie chłopek, który latał i wszystkich dookoła tłukł po gębach albo kopał w kolano. Zgłębiał również filozofię, zgłębiał nauki wschodu. Bardzo fajny cytat. Otóż on mówi o tym, że jeżeli słowa są w stanie cię zdenerwować, to jest bardzo źle. To świadczy o twojej słabości. Prawdziwa siła obserwuje, analizuje i stoi trochę z boku. Mówi, że jeżeli słowa są w stanie cię zdenerwować, to znaczy, że słowa tobą rządzą. A jeżeli słowa tobą rządzą, to każdy może tobą rządzić. Ciekawe, prawda? Zauważam, bardzo często działamy pod wpływem emocji, pod wpływem czyichś słów, pod wpływem interpretacji często fałszywych, które nasza świadomość, nasz mózg narzuca. Nasz mózg bardzo często podsuwa nam swoją interpretację w rzeczywistości jako fakt. My, działając, musimy opierać się na faktach, o tym, jak jest naprawdę. Jakiś przykład chciałbym tu wymyślić, żeby było jasne. Może tak. Pracujesz w jakimś biurze rachunkowym. Jest dodatkowa praca do zrobienia, praca dodatkowo płatna, tylko że trzeba doskonale znać się na algorytmach. Człowiek, którego do tej pory uważałeś za przyjaciela, za człowieka, który stoi po twojej stronie, nagle przy wszystkich się odzywa, mówi, no tak, ta praca, a cóż, ja się nie znam na algorytmach, Edward to w ogóle nie odróżnia algorytmu od całki. To ci podpowiada twój mózg. Jestem zaatakowany. Odgryźć się, zdeptać, zniszczyć, nasypać leksygenu do kawy, obrazić się na całe życie, nie podzielić się ciastkiem. Nie wiesz. Nie wiesz, tu jest zupełnie jakaś niejasna sytuacja, nie wiadomo, o co chodzi. W tym wypadku trzeba by się wycofać, spróbować ocenić, ciężko to ocenić, albo nie robić nic, albo zareagować, co ja bym tutaj zrobił. Nie potrafiłbym tej sytuacji doskonale przeanalizować, tak żeby wiedzieć, jak działać, więc nie powiedziałbym nic, albo bym przyjął, że może być to faktycznie próba jakiegoś ataku, więc tę próbę ataku rozbić, zrobić z niej bańkę mydlaną. Jak? Powiedziałbym na przykład, jak to? Ja nie umiem rozróżnić algorytmu od całki, ale poczekaj, rozróżnię, tylko powiedz mi, ta całka to jest takie z dziobem, co mówi kra-kra, czy takie z zawiniętym ogonkiem, co mówi chrum-chrum. I przy tym jakaś mina idioty rozbija jego wypowiedź. Jeżeli to była próba ataku, została jej energia została osłabiona. A co by się tutaj mogło okazać? Może faktycznie chciał dostać tą pracę, a może wie, tylko nie miał okazji jeszcze powiedzieć, że to jest praca w nadgodzinach, za marne pieniądze, albo za jakiś hipotetyczny dzień wolny i do tego zrobiona, do zrobienia na wczoraj. Nie trzeba tak szybko reagować. W ogóle, jeżeli pozwolisz, żeby rządziły tobą te pierwsze emocje, te interpretacje rzeczywistości,
wtedy możesz się wpakować w niezłe kłopoty, a możesz nie zauważyć czegoś, co przyniesie ci korzyści. Radziłbym analizować rzeczywistość, bardziej podchodzić do rzeczywistości z pozycji takiego niezależnego obserwatora niż narwanego młodzika. Zastosuj tą radę, jeśli chcesz oczywiście. Jeśli chcesz, możesz stosować, tak jak wszystkie moje rady. Jeżeli chcesz, możesz je stosować, nie musisz ich stosować oczywiście. Tak w zasadzie, to ty niczego nie musisz. Mówi się, muszę oddychać. Nie musisz. Nie musisz, jeżeli ci się życie znudziło, jeżeli nie chcesz oddychać, możesz przestać oddychać. Nie wiem, nie słyszałem, żeby ktoś popełnił samobójstwo przez zaniechanie oddychania. Bardzo ciężkie. Ale nie musisz. Cokolwiek, w ogóle tak, łatwiej się podchodzi do życia, jeżeli sobie zdasz sprawę, że ty naprawdę niczego nie musisz. Nie musisz chodzić do pracy. Nikt cię nie zmusza, żeby rano wstać i pójść. Oczywiście, jeżeli czegoś nie zrobisz lub coś zrobisz, musisz, nie musisz. Dobrze by było, żeby przeanalizować to, co masz zrobić i konsekwencje tego, co masz zrobić. Jeżeli zdasz sobie sprawę, że nie robisz wielu rzeczy w życiu dlatego, że musisz. Ciągle mówimy, muszę to robić, męczy mnie to, ale muszę. Jeżeli zdasz sobie sprawę, że robisz te rzeczy nie dlatego, że musisz, tylko dlatego, że sytuacja została przez ciebie przeanalizowana i podjęta została decyzja, że zrobisz to, co zrobisz. Wtedy jest łatwo. A może niektórych rzeczy nie będziesz robić? Ogólnie sobie tej rady też udzielam, bo nie zawsze mi się to udaje. Analiza. Spokój. Stań z boku, przeanalizuj. I wtedy dopiero podejmuj działania. No wiesz co, chyba nie będę cię już więcej zagadywał. Jeżeli dotrwałaś do tego momentu, to no oczywiście zapraszam cię na inne moje filmy. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Ogólnie zapraszam cię również do zmiany rzeczywistości, do polepszania tego świata, a raczej do pozwolenia mu na powrót do pierwotnego stanu, który był idealny. Niestety myśmy wiele rzeczy zepsuli, my jako ludzie. Naprawmy ten świat, pozwólmy mu powrócić do pierwotnego stanu. Będzie łatwiej nam, będzie łatwiej innym, będzie łatwiej wszystkim. Jeszcze raz zapraszam cię na inne moje filmy. Zapraszam cię do subskrybowania kanału. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.